Także Państwo zobaczą, Warszawa Centralna, no i pomiędzy Warszawa Centralna a Złote Tarasy stoją nasi święci bracia, świadkowie Jehowy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Nawet tu widać, że takie trzy, proszę Państwa, nie trzech króli, bo to było trzech magów, trzy słupy strażnic Wam kłaniają się, Wam, wyznawcom papieża drugiej klasy, drugiej kategorii, bo Wy wciąż myślicie, że o, jakoś tam będzie, tak jak, proszę Państwa, ci ludzie typowi w Warszawie, Polaczki tak zwane, głupio chytre, najmądrzejsze i niepraktyczne zarazem, że och, nic tam nam nie grozi, nic tam nam nie będzie, a potem tych bezdomnych jest pełno, proszę Państwa, na Marszałkowskiej, nawet ludzi wartościowych, o których to Wasze Radio Maryja mówiło, że i malarze, i rzeźbiarze, no i filozofowie. Oczywiście Świadkowie Jehowy o tym tak nie powiedzą, no bo Świadkowie Jehowy nie preferują ani filozofów, ani magów, ani czarowników, którzy szli za gwiazdą i odwiedzili Jezusa Chrystusa, ale to byli magowie, a Biblia zabrania czarów, wróżenia, wywoływania duchów, bo Biblia o duszy nieśmiertelnej nic nie uczy. Biblia mówi o człowieku jako o duszy. Prawda? Że człowiek jest strasznie skomplikowaną osobowością duchową i że ten mózg w środku ciebie pływa jak w galarecie, że nawet ludzie, którzy są starsi, mogą, proszę Państwa, się kształcić i nowe nauki poznawać, nowe rzeczy, bo mówią, o, tutaj w Polsce Polaczki, ci, którzy tak żebrzą, którzy tak biegają do tacy, z tymi plecakami, którzy się tak nerwowo, hipochondrycznie potrząsają, hipochondrycznie zachowują i hipochondrycznie rżą jak dziki koni. A ty jesteś jak dziki koń i nigdy nie zatrzymasz się. Także proszę Państwa, Warszawa to jest jak dziki koń. Proszę oglądać telewizję Felicja Boska. To usłyszysz pieśń, a ty jesteś jak dziki koń. Bo mówią, że Warszawa to jest jak dziki koń. Mówią, że Warszawa to jest jak śmietnik, że Warszawa to jest jak stary dziad, który, proszę Państwa, Ewangelię i Biblię wszelką wyrzuca. O, tam do śmietnik, tam do śmietnika. Pełno, proszę Państwa, jeżeli chodzi o chrześcijańskie pisma greckie, rozdawane przez Gedeonitów, były pobierane i regularnie i systematycznie, nagminnie wyrzucane do śmietnika, podczas gdy właśnie tutaj, w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, odbywały się targi książki. Targi książki, że szatan, diabeł zarzuca ten zły świat książkami. Salomon oczywiście powiedział, że czytaniu ksiąg nie ma końca. No ale ty wiedz, że tą księgą najważniejszą jest Biblia, Pismo Święte. Więc nie udawaj, że jej nie widzisz. Boga, Jahwe, żeście wyrzucili drugie przykazanie też do śmietnika. No niestety. Świadkowie Jehowy po to tu przybywają z Anglo-Ameryki Białystok do Polski, a żeby głosić, żeby stać, a te wszystkie inne typki, te dupki, te półgłówki, proszę Państwa, czy półdupki, czy będą słuchać, czy nie, no bo to jest wszystko dom przekory. Poznają, że prorok był wśród nich. Także tu stoją, proszę Państwa, święci, świadkowie w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Stoją i na Was czekają. A tutaj w Warszawie dzień jak co dzień, święta i dawno już po świętach. Tam gdzieś w Anglo-Ameryce Białystoku prawosławnych święta też już powoli przechodzą. Także wiecie Państwo, tutaj katolicka Polska na Mazowszu nad Wisłą dawno już może się oblizać, że te święta, tutaj oczywiście święta brzucha pogańskie, babilonki i saturnalia rzymskie, tej starej wiary papieskiej, rzymsko-łacińskiej, starego papieża, stary tu tramwaj chodzi, stara Europa, stara wiara, dawno się już skończyły. Także zapraszamy Państwa tutaj do tych świętych Świadków Jehowy w dniach ostatnich, pomiędzy Warszawa Centralna, proszę Państwa, a Złote Tarasy, o tak to pokażemy, Złote Tarasy.